Związków Sowieckiej Kawalerii. Może jeszcze nie tak liczny, ale na pewno ciągnący za sobą zastępu 4. Brygady Kawalerii Sowieckiej Czerwonej Armii. Major Rup, dowódca 2. Pułku Szmoleżerów, miał wtedy pod sobą raptem 200 jeźdźców. I tych 200 chłopaków, co za chwilę zobaczymy, nie zastanawiając się długo, rzucił natychmiast do szarży przeciwko napływającym z rejonu Cześniki, Niewirków, masom bolszewickiej kawalerii. To jest ten moment, proszę Państwa. Było strategicznie ważnym punktem na tym terenie. To wyniesienie na szerokie, rozległe pola Komarowa i okolic. Kto trzymał wzgórze 255, ten można powiedzieć kontrolował sytuację i był w stanie skutecznie reagować, prowadząc bitwę. Drugi pułk Szmoleżerów pod naciskiem potężnych mas napływających od Zamościa czerwonoarmistów szarżował, ale musiał przegrupować szyki, a przede wszystkim musiał wytrzymać w kolejnych szarżach do momentu, dopóki Komarowa nie przybędą pocinki, a te nadciągały tuż. Właśnie po prawej stronie widzimy, jak rozwija się do szarży kolejny pułk. Powstrzymując szarże bolszewików. Szarża 8. Pułku Orłanów wsparła walczących na wzgórzu Szmoleżerów. Rozwija się do czarży 14 punktów Ulanów. To jego uderzenie. Opuściło przed pole, spychając bolszewików. Na temat 14 punktów Ulanów. Największej pozwy kolega oddaje głos. 14 punktów Ulanów w ramach 6. Brygady. Łącznie z 12 pułkiem Ulanów Podolskich oczyścił pole. Tak mówią historycy i wspomnienia. 14 pułk, który powstał w 1918 roku w ramach dywizji na dalekim wschodzie, był pułkiem jednym z lepszych pułków kawalerii polskiej. Był jedynym pułkiem, który przeprowadził szarżę nocną pod słynnym Jazłowcem, stąd otrzymali też wyróżnik Jazłowieccy. Jeździli w sposób bardzo szczególny.
ponieważ większość kadry oficerskiej i żołnierzy ułanów wywodziła się z byłej armii rosyjskiej, która charakteryzowała się specyficznym rodzajem taktyki na polu, zwłaszcza w czasie szarż. Charakterystycznym był tak zwany półksiężyc, ława, czyli szarża nie w jednej prostej linii, tylko z zagiętymi rogami, na końcu których z reguły jechały taczanki i osłaniały ewentualny odwrót. Jacek Skoszylas, znawca kawalerii, wielki miłośnik koni i kawalerii, jednocześnie organizator komarowskiej potrzeby. A na co dzień także reprezentuje 14 pułku Janów Jazłowiecki. Proszę Państwa, kolejne masy sowieckiej kawalerii przybywały na pole bitwy. Ja muszę wspomnieć o jeszcze jednym pułku, który tak naprawdę najbardziej skrwawił się w tej bitwie. To 9 pułk Ulanów Małopolskich. Major Dębiński, 9 pułk Ulanów Małopolskich. Major Dębiński bił się tutaj najdzień i poniósł największe straty, wielokrotnie szarżując na nieprzyjaciela. Wyczerpany byłem w tej walce do południowej. Wyjdzie jeszcze do bitwy w jej drugiej fazie. A to właśnie te maszy sowieckiej kawalerii, które nieustannie napływają z rejonu Zamościa, próbują za wszelką cenę przebić się w kierunku zostajemy na brzuchu 255. Ale proszę spróbować się przenieść teraz troszeczkę dalej, gdzieś bliżej wsi Cześniki, ponieważ... Gdy tu, na brzuchu 255, po tym broniu przedpołudniowym, widzali rany żołnierze Ulanu 9 punktu i wszystkie pozostałe, które... Walczymy do południa, wtedy właśnie z mocnością wycofywało się do tym... Brygady sowieckiej kawalerii, to są ci nasi Ulani tu na brzuchu 255, nie to za tymi, którzy już przeszli w kierunku Hrubieszowa, a więc raczej formowano kolumny marszowe, które uderzyć miały stąd w kierunku na Werbkowice. Tymczasem po południu, po kilku godzinach odpoczynku, okazuje się, że padają strzały gdzieś znowuż za plecami, gdzieś na zachodzie. To kolejne masy sowieckiej kawalerii wchodzą na pole bitwy pod Komarowem. Pierwsza dywizja jazdy musi w tym momencie zmienić front. I gdy 6. Brygada idzie w kierunku na Werbkowice-Miączyn, 7. musi przyjąć kolejne uderzenie bolszewików od strony Zamościa. I znowuż tym pułkiem, który weźmie udział w najbardziej intensywnych walkach, będzie 9. najbardziej skrwawiony w bitwie dopołudniowej. 9. pułk Ułanów Małopolskich. A my teraz nietypowo spojrzymy na tę bitwę przez plecy sowieckich żołnierzy, którzy przemierzając komarowskie pola w kierunku Buga napotykają tu w tym miejscu zastępy zmęczonych, poszczerbionych do południową bitwą, ale ciągle gotowych do walki polskich kawalerzystów. Oczami Sowietów i tych aktorów, i tych, którzy byli tu 97 lat temu, widzimy, jak zza wzniesienia wyłaniają się kolejne szwadrony pułków 7. Brygady Jazdy pod dowództwem pułkownika Henryka Brzezowskiego. Thank you.
sztabu pułkownika Juliusza Runa, pierwszej dywizji jazdy, zapisał w swoich wspomnieniach: gdy chcieliśmy już odejść w kierunku wschodnim, by ścigać uchodzących bolszewików, obejrzałem się za siebie i w lesie pod Cześnikami zobaczyłem mnóstwo barwnych punkcików. Las mienił się kolorami, kolorami sowieckiej kawalerii, która teraz spaść miała na plecy zwycięzców do południowej bitwy pod Komarowem. Bolszewicy wychodzący z lasu zobaczyli taki obraz. A nieba się skończyło. Szarża 9. Pułku Ułanów po raz kolejny w bitwie stracił do południa około 100 jeźdźców, a wieczorem, zmęczeni, strudzeni, musieli stawić czoła nawale bolszewickiej. Uderzają kolejno. Thank you.